No. Pierwsze pytanie, jakie zadałem Ahmedowi w szatni, przepraszam, które on mi zadał, to czy fajna była walka, czy się podobała walka. Powiedziałem, że według mnie to, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem takiej tak dobrego widowiska sportowego w KSW. Cieszę się bardzo, no, cieszy mnie to bardzo, że kolejna walka udało się, no, udało się widowiskowo, no, dla mnie, bo przegrana, ale no, nie przejmuję się tym, mówiłem o tym, że przed chwilą tak wszedłem, tak wiesz, nie myślałem o tym, ale chyba rewanż będzie fajny. Czyli rewanż jednak w głowie jest, nie? Bo no. Wiesz, były takie, dużo osób się odzywało w sprawie twojego pasa kategorii średniej. Ja wiem, że w pewnym etapie kariery powiedziałeś mi, że szukasz tej motywacji i stąd te nowe wyzwania, stąd był Borys, stąd teraz Tomek. Wiesz, to gdy każdym razem mówili, a ty ryzykujesz, no, walcząc z... Walcząc z Borysem ryzykowałem, za każdym razem musiałem ryzykować, no i tym razem po prostu kolejny raz ryzykowałem, no wiem, mam swoje lata, w KSW jakieś tam wyzwanie i tak dalej, muszę mieć, żeby motywację, żeby przygotować. Dzisiaj czułem się świetnie, naprawdę, było, czułem timing, fajnie mi się pracowało, byłem w dobrym nastroju, no i po prostu gdzieś tam popełniłem błąd i mój błąd wykorzystał mój przeciwnik. I tyle, no i teraz mnie kolejny raz motywuje, żeby wiem, z czym go teraz jeść, no i chciałbym rewanżu. Powiedz, mówisz, że się czujesz świetnie, a wiem też, że no, specjalnie jeszcze mówiliśmy, że będziesz rzucał ten kilo w dół z 91 na 90. To jest za ciężki byłem jeszcze, bo troszeczkę byłem, jakby czułem, że byłem wolniejszy niż chciałbym być. Znaczy, wolniejszy byłem. No. Niż przyzwyczajony do tego jesteś i tak dalej. Natomiast też była taka sytuacja, że no, dwa razy go podłączyłeś w tej pierwszej rundzie i powiedz mi, gdyby nie to, że wylądowaliście w parterze i gdyby nie to, że ta różnica wagowa była, bo tam jak ci złapał, bo to nie są tylko kilogramy, to też jest moc, to też jest siła. Więc jeżeli wylądowaliście w tym parterze, trudno to było skończyć. Wiesz co, nie, no, trafiłem go, zrobiłem też jakby, na różnym przyrodzie stawał dalej, jakby położyłem się do parteru, próbowałem go gdzieś tam dokończyć, ale no, ma dobrą gardę tą, wiesz, nie mam, dobrze zapracował, uciekł tego, no obronił się, no, z tego, nie dał się, no, nie dał się wykończyć. No. Powiem ci, że tak jak sobie przypominam walkę z Luke'em Barnattem w Manchesterze, gdzie był, gdzie Barnatt byłeś... Barnatt stał, ale podobne warunki, też wysokie, natomiast chodzi mi o ciebie. Miałeś luz, bawiłeś się tym i ta pierwsza runda, ten przebieg pierwszej rundy również to był. Widziałem nawet po mimice, bo ty często jak się czujesz dobrze, to strzelasz minut, tak było. Nie, czułem się dobrze. Czułem się dobrze, powiem ci, no i tyle. No. Dobra, więc pytanie, bo rozmawialiśmy z Tomkiem. Tomek powiedział, że w trzeciej rundzie cię podłączył, że widział białka. Więc ja białka, się pytam ciebie, czy... Jakie białko? Białka oczu. Kajzajnowej, czy jakie? No, on ma dobre widzę. To no dobra, to... niech mu będzie. No. Zaraz będzie fantastyki opowiadał różnego rodzaju, że ma słabo ciosy i tak dalej, bo już słyszę, że coś tam gada. No ma 5 minut swoje. Udało mu się, gratuluję mu, ale też trzeba troszeczkę skromności, nie? Spokojnie. Wygrało się, fajnie, super, ale trochę niech pohamuje się, kurde, bo dostał w pierwszej rundzie i w drugiej rundzie też dostał. I w trzeciej rundzie też by dostał, bo gdyby dalej bym mądrze poprowadził walkę. Tam było tak, że poszedłeś po tą nogę, była nawałnica, którą przetrwać chciałeś po to, żeby go zmęczyć, tak powiedziałeś? Nie, no zrobiłem błąd, po prostu gdzieś trener mówi dalej, wychodź i rób swoje presje cały czas, idź do niego kiwka i cały czas do niego. Ja po prostu wiedziałem w kilku walkach, że on po prostu się rzucał i wszystkie siły sobie wywalał pod tą siatką. Liczyłem na to, że jestem szybszy, będę uniki robił, no ja gdzieś tam mnie zahaczy, nie mówi, że nie, że mnie zahaczy, kolanem trafił, ale że on białko moje zobaczył, no skoro moje białko zobaczył, no dlaczego on padł później, no. Rozmawiałem też z Michałem Matelą, powiedział, że jeżeli chodzi o trójkąt nogami wykonania Tomka Narkuna, to wszyscy u nich w klubie to przeszli i jak im zapiął, to już nie dał rady wyjść, więc jakby był przekonany o tym, że to będzie finish. No, jak się czułeś? Bo wiem, że dawno nie widziałem, przepraszam bardzo, 8 lat nie widziałem porażki twojej, a tym bardziej w taki sposób gdzieś tam poddanie. No.
No złapał, no, mówię, to furii walki było, byliśmy w trzeciej rundzie zmęczeni obaj. Wpadłem ten trójkąt, ma dobre, nic nie mówi, że nie ma dobrego w trójkąt. Oni to wszystko przeszli, ja też już przyszedłem to. Już wiem, z czym się to je. Fajną bluzę masz. Dziękuję bardzo. Zapowiadałeś powrót i była taka historia trochę przed tą walką, że nie, ktoś użył takiego słowa na konferencji, że była wojna między wami. Absolutnie żadnej wojny nie było, była wymiana zdań. Natomiast również taka wymiana zdań była w oktagonie, przepraszam, w klatce. Co mówiłeś do niego, albo co on do ciebie mówił? No, coś z tym zagadywał, coś tam gadał, że nic się nie stało, że wszystko dobrze, że palec w oko. Przepraszam, bo trafiłem jeden raz palcem w oko, ale to nie wiadomo, no, przypadek. No. Fajnie. Dlatego on lubi porozmawiać, bo on ogólnie już wszystkie swoje walki coś tam podgaduje. Nie, no fajny chłopak, no jest troszeczkę specyficzny, no dobrze, udało mu się dzisiaj. Gratuluję mu naprawdę, nie umniejszę mu niczego, udało mu się dzisiaj. Zawsze mówiłem, jak ja wygrywałem, mówiłem, że ja byłem dzisiaj lepszy, po prostu dzisiaj mi się udało, nie? I taka jest prawda, no też to jest jakby, w tym sporcie jest też szczęście jakieś, musi zawodnik ma. Ja miałem bardzo często, miałem szczęście i zawsze o tym mówiłem. A dzisiaj on miał szczęście. Chciałbym, żebyś jeszcze skomentował na koniec walkę Michała Materli ze Scottem. No, spodziewałem się ciężkiej walki. Myślałem, że wyciągnie Michał tą walkę, no ale coś zaskoczył na wątrobę, no. Czego tak naprawdę sam Michał chyba się nie spodziewał. No głową może mieć mocno, ale wątroba jest tragedia. Mimo, że nie pije, powiedział, że nie pije wódki, a powiedziałem, że się ustawicie, bo ty z kolei dużo pijesz, więc może sobie wzmocnić tą wątrobę w ten sposób. Nie da rady wątrobę wzmocnić, wątrobę, no, no trafił, wieś, no, i cały czas dalej trzymał ten łokieć wysoko. No. Dobra. Mamed, bardzo ci dziękuję za rozmowę i chciałbym, żebyś na końcu jeszcze powiedział, czy z tym bicepsem wszystko jest okej u ciebie. Jest duży. Jest dalej duży. Pozdrawiam.